Uwaga, materiał zawiera spoilery dotyczące misji związanej z mitologią grecką. Assassin's Creed to seria gier, która od zawsze przesiąknięta była nawiązaniami do historycznych wydarzeń oraz postaciami, które znamy z lekcji historii. Ale czy wiedzieliście, że za sprawą Assassin's Creed Odyssey możemy pokrótce prześledzić większość greckiej mitologii? Ja jestem Dovaxon i zapraszam na odcinek. Loading. Welcome to the Animus. Na początku chciałbym zaznaczyć, że wszelkich nawiązań do mitologii w owej grze jest bardzo dużo i opowiedzenie o nich wszystkich trwałoby co najmniej godzinę, dlatego powiemy sobie tylko o tych według mnie najciekawszych. Pierwsze musimy sobie wyjaśnić, skąd te wszystkie kreatury się wzięły w Odyssey, skoro miały być bytami mitycznymi. Okazuje się, że odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ wiemy z mitologii greckiej, że jedne powstały z miłosnych igraszek bogów z innymi bogami, bogami z tytanami, bogami z kimkolwiek, bo wiadomo, że greccy bogowie lubili figlować na prawo i lewo. Tak w Odyssey wszystkie te postacie stworzyli Isu. I zaraz będzie kolejna fala pytań. Jak stworzyli Isu? Dokładnie mówiąc, za projektem Olympos odpowiadają Juno i Aita. Tak, znowu oni. A jego celem było stworzenie człowieka wzmocnionego mocą specjalnie stworzonego artefaktu prekursorów. Ich zadaniem miało być stworzenie silnych wojowników, którzy mieli budzić strach w oczach pozostałych ludzi, aby zawsze mieć nad nimi kontrolę. Wyniki tych eksperymentów spotkamy w grze pod postacią tych najpopularniejszych. Trzech cyklopów, Argesa, Brontesa oraz Steropesa, Meduzy, Minotaura oraz Sfinksa. Musimy sobie również wspomnieć o bogach, którzy występowali w greckiej mitologii. Mówiło się o 12 bogach olimpijskich. Wśród nich był Zeus, syn Kronosa i Rei, główny bóg, Pan Olimpu, władca ziemi i nieba, nazywany ojcem bogów i ludzi. W grze był naukowcem z Isu, ojcem zrozumienia i członkiem triady kapitolińskiej. Wraz ze świętym głosem Minerwą i matką mądrości Juno zajmował się gromadzeniem i testowaniem informacji w wielkiej świątyni, aby ominąć wielką katastrofę. Poseidon, syn Kronosa i Rei, władca mórz, jezior, rzek i trzęsień ziemi, a także żeglarzy i rybaków. Jego żoną była Amfitryta. Był członkiem Isu, nazywanym również Królem Trójzębu. Hades, syn Kronosa i Rei, bóg świata podziemnego i zmarłych, mąż Persefony, również należał do Isu. Nazywany był Szalonym Królem lub greckim władcą podziemi. Hera, córka Kronosa i Rei, żona Zeusa, bogini niebios i płodności, opiekunka rodziny, małżeństwa i piękna. W grze nazywana Juno z rzymskiej mitologii. Było naukowcem Isu. Hermes, syn Zeusa i Mai, bóg dróg, podróżnych, pasterzy i kupców. Posłaniec bogów, odprowadzał zmarłych do Hadesu. Był rzemieślnikiem Isu. Hefajstos, syn Zeusa i Hery, najpracowitszy z bogów. Był panem ognia, bogiem złotników i kowali, a także opiekunem rękodzielników. Atena, córka Zeusa, bogini mądrości, sztuki, sprawiedliwej wojny. W grze nazywana Minerva była naukowcem Isu. Ares, syn Zeusa i Hery, bóg wojny, patronuje zniszczeniu, konfliktom i okrucieństwu. Artemida, córka Zeusa i tytanidy Latony, siostra bliźniaczka Apolla, bogini łowów, lasów, gór, zwierząt i roślinności. Apollo, syn Zeusa i Latony, brat bliźniak Artemidy. Piękna, światła, życia, śmierci, muzyki, zarazy, prawa i prawdy. Afrodyta, bogini zrodzona z piany morskiej, niewierna żona Hefajstosa, kochanka Aresa, bogini piękna, miłości, kwiatów, płodności i pożądania. Dionizos, syn Zeusa i śmiertelniczki Semele, bóg dzikiej natury, płodności, winnej latorośli oraz wina. Demeter, córka Kronosa i Rei, kochanka Zeusa, bogini płodności, ziemi, urodzaju, zbóż, rolnictwa i ziemi uprawnej. Hestia, córka Kronosa i Rei, ślubowała dziewictwo, opiekunka domowego ogniska, nowożeńców, sierot i podróżnych. Artemida zaś, jak już wcześniej wspomniałem, była grecką boginią łowów, zwierząt, lasów, gór i roślinności. Często nazywano ją wielką łowczynią. Była córką Zeusa i Leto. Miała 50 córek, a z jedną z nich, Dafnę, mogliśmy nawiązać romans w samej grze. A teraz pozwólcie, że po raz pierwszy w historii poświęcimy chwilę dla oficjalnego patrona naszego kanału. A czy ty też masz wrażenie, że twoja klawiatura umarła? Kur...
spać! Nie martw się, możesz ją spokojnie wypieprzyć do śmietnika. Tak jak ten pan na tym filmiku. Z pomocą przychodzi firma Krux ze swoim najnowszym produktem, jakim jest klawiatura gamingowa Krato Pro RGB. Krato Pro RGB to klawiatura stworzona z myślą o hardych graczach oraz o osobach, które po prostu lubią zrelaksować się przed ekranem monitora. Klawiatura wyposażona jest w 104 funkcjonalne przyciski, które ułatwią nawigację po komputerze. Standardowo stópki, aby można było ją delikatnie podnieść, oraz rozkładaną podkładkę pod nadgarstki, dzięki czemu nie odgnieciesz sobie rantu biurka na rękach. Jeśli jednak lubisz paski na rękach, możesz ją spokojnie odłączyć. Nie ma żadnego problemu. Spójrzcie na te wspaniałe kolorowe klawisze, które tylko czekają, aby je ponaciskać. Klawiatura jest mechaniczna, więc każde kliknięcie wytwarza wspaniały dźwięk, który zwiastuje potężne posty na grupach, pracę magisterską. A jak jesteś oszustem i masz w dupie inne gracze, to właśnie wpisujesz jakieś kody w konsoli i najlepiej, żebyś wyszedł z domu i przemyślał swoje zachowanie. Tryb wyświetlania kolorów może zmienić z poziomu klawiatury za pomocą dwóch przycisków lub zaprogramować własny styl dzięki dedykowanemu programowi na stronie producenta. Swoją drogą, który debil wymyślił, żeby dmuchać dymem z papierosa, żeby nadać fajny efekt. Dzięki dwóm przyciskom możesz przyspieszyć działanie światełek, zmniejszyć ich częstotliwość, możesz nawet zwiększyć jasność oraz zmniejszyć. Wszystko to za pomocą jednego przycisku FN oraz jednej z czterech strzałek. No cóż to za prostota. A więc wejdź do sklepu na krux.tech. Zamów swoją klawiaturę Krato Pro RGB i ciesz się tym wspaniałym wynalazkiem już u siebie w domu. Pamiętaj, aby ustawić klawiaturę dobrze, ponieważ bez wygody nie ma zabawy. Teraz możesz szaleć na forach, w domu, w pracy, czas grania. Nic nie stoi ci na przeszkodzie, dzień czy w nocy, czy jest jasno, czy ciemno, smutno, czy radośnie. Klawiatura Krux. Nie mówiłem, że ma jeszcze dodatkowe pokrętło? No ma! To jest właśnie klawiatura idealna. Także pamiętaj, aby wejść na sklep www.krux.tech. No to jak już sobie wyjaśniliśmy podstawy, to przejdźmy może do samych tworów z mitologii. Pierwszym tworem znanym nam z mitologii jest właśnie jeden z cyklopów. Jak możemy przeczytać w encyklopedii, cyklopy to olbrzymy z jednym okiem pośrodku czoła, zajmujące się pasterstwem i budową ogromnych murów. Pracowali też u Hefajstosa w kuźni i kuli pioruny dla Zeusa. Natomiast jak to wygląda w samej grze? Otóż walkę z cyklopem o imieniu Arges stoczymy w misji pobocznej o nazwie Spryciarz. Walka z nim odbywa się w wulkanie, w którym, jak możecie się domyślić, jest dużo ognia, który będzie sprawnie odchudzał pasek zdrowia nieuważnym graczom, a za pokonanie go otrzymamy młot Hefajstosa. Drugim stworzeniem jest natomiast Sfinks. Jest to uskrzydlony potwór o ciele lwa oraz głowie i piersiach kobiety. Według Hezjoda córka Chimery i Ortosa, w innych przekazach córka Tyfona i Echidny. W Odyssey nie wiemy zbyt wiele o samej historii Sfinksa, jednak możemy wyciągnąć pewne wnioski z samej obserwacji. Każdy z nas Sfinksa głównie kojarzy z Egiptu pod postacią pół człowieka, pół lwa, ze skrzydłami orła. Częściowo ten obraz pokrywa się ze Sfinksem znanym z gry, ale twórcy postanowili nadać swojemu odpowiednikowi trochę więcej egzotyki, mieszając Sfinksa z elementami Chimery. Widać to najbardziej na rękach, gdzie można zauważyć pokrytą łuskami węża skórę, nie wspominając o samym ogonie zakończonym głową owego gada. Walka z nim jest dość specyficzna. Właściwie to ciężko nazwać to walką. Podczas misji toczymy ze Sfinksem rozmowę. Nie zaczniemy z nim walki, nawet jeśli podczas rozmowy będziemy mu grozić. Musimy pokonać bossa swoją inteligencją, odpowiadając na zadawane pytania. Jeśli odpowiemy poprawnie na trzy z nich, musimy podejść do odpowiednich kolumn i wcisnąć obrazki, na których widnieją symbole. Symbole te odpowiadają naszym odpowiedziom. Trzecią postacią jest Meduza, najmłodsza z trzech Gorgon. Jej postrzeganie zmieniało się z upływem czasu. Niegdyś potwór i stare przedolimpijskie bóstwo, później ofiara przemiany na skutek wyzwania rzuconego bogini. Aby stawić jej czoła, musimy wykonać po kolei dane misje. Posęgowy romans, długi cień miłości oraz to, co trudne dla Artemis. W końcu rozpoczniemy misję Wężowa Groza, która bezpośrednio zwiastuje starcie z potężną Meduzą. Walka z nią nie należy natomiast do najprostszych.
Łuk powinien być naszą główną bronią, ponieważ bliskie spotkanie z Meduzą może skończyć się z zamianą w kamień. Po pokonaniu owego bossa otrzymamy część artefaktu oraz miecz Harpę Perseusza. Czwartym potworem jest Minotaur, był hybrydową bestią stworzoną przez Isu w ramach projektu Olympos. Minotaur, duże stworzenie posiadające ciało człowieka oraz głowę i sierść byka, był zasilany przez artefakt Atlantydy, zdolny do transmutacji posiadacza w bestię. Aby dostać się do Minotaura, musisz rozpocząć misję Mity i Minotaury. Ta misja doprowadzi cię do walki z bestią. Minotaur dzierży w łapach topór, który zadaje silne i dalekie obrażenia dystansowe. Musimy więc szczególnie uważać w momentach, gdzie bierze zamach oraz szarżuje. To właściwie tyle, co musimy wiedzieć. Po pokonaniu człowieka byka otrzymamy Labrys Minotaura. Piątym potworem jest Cerber, czyli olbrzymi trzygłowy pies strzegący wejścia do świata zmarłych. W niektórych wersjach mitu ma również węża zamiast ogona. W symulacji stworzonej przez Isu, Persefona miała psiego towarzysza o imieniu Ros, który został jej podarowany przez Hadesa. Ros została przemieniona w Cerbera przez Persefonę, po tym jak wrzuciła do studni artefakt, który Ros mogła zabrać. Cerber zmierzył się z Kassandrą, którą Persefona wrzuciła do studni, a później została przez nią pokonana. Robiąc to, wyjęła artefakt z kołnierza Rosa, skutecznie go zabijając. Na wcześniej wspomnianego psiaka natrafimy po udaniu się do Atlantydy. Cerber posiada kilka imponujących ataków, które szybko mogą pozbawić nas sporej ilości zdrowia. Po zabiciu Cerbera zdobędziemy dostęp do całej krainy, którą będziemy mogli swobodnie eksplorować. Szóstym stworzeniem jest Pegas. W mitologii greckiej Pegas wyskoczył ze swoim bratem Chrysaorem z szyi Gorgony Meduzy po tym, jak legendarny bohater Perseusz odciął jej głowę. Rumak zaprzyjaźnił się z Perseuszem i zabrał go, by ocalić Andromedę, księżniczkę Athiop, która została przykuta do klifów jako ofiara dla morskiego potwora Ketosa. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, to nie ma tu zbyt wiele do powiedzenia. Pegas służy po prostu jako środek transportu i możemy go kupić w sklepie. Możemy również natrafić na jego wizerunek, na przykład na statkach. Jak już wspomniałem na początku, nawiązań do mitologii w samej grze jest od groma, natomiast dzisiaj przybliżyłem Wam te najciekawsze. To już byłoby na tyle. Zapraszam do komentowania oraz lajkowania materiału. Mówił dla Was Dovaxon. Cześć!